Dzisiejszy dzień również jest dniem jedynym. Dla człowieka wierzącego jest jedyny i niepowtarzalny. Za chwilę bowiem w obliczu Boga, u stóp Chrystusowego ołtarza, w obecności tej cząstki Kościoła, którą my wszyscy tu zebrani stanowimy, będziecie sobie ślubowali miłość, wierność, uczciwość małżeńską. I ważne jest, by w tym momencie zawsze nic wam nie przesłoniło osoby Chrystusa zmartwychwstałego, bo tylko tak, jak powiedział ksiądz Kazimierz, on ma, może wam dać prawdziwą radość, prawdziwy pokój. Pokój wam. Ja Tomasz. Biorę Ciebie, Aneto. Za żonę. Ja, Aneta. Biorę Ciebie, Tomasza. Za męża. I ślubuję Ci. Miłość. Wierność. I uczciwość małżeńską. Oraz życie nie opuszczę aż do śmierci. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez was zawarte, ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.